Wstępnie należy powierzchnię zagruntować. W przypadku, gdy ściany gruntowane są produktem innym niż MFA, należy zastosować podkład kwarcowy Primer Fondo. Na powierzchnie wykonane z gładzi gipsowych stosujemy koncentrat gruntujący MFA, który rozcieńczamy w stosunku 1:3 z wodą. Za pomocą ławkowca rozprowadzamy grunt po powierzchni. Gruntowanie wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność i zapobiega nadmiernej chłonności, co ułatwia nam nanoszenie następnych warstw. Po zagruntowaniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na około 5 godzin. Po otwarciu opakowania należy oczyścić szpachelką wieczko i ścianki pojemnika. Następnie masę dokładnie mieszamy, ręcznie lub mechanicznie. Do nanoszenia wszystkich warstw stosujemy profesjonalne pace ze stali inox. Pierwszą warstwę stiuku Calce Grassello nanosimy za pomocą dużej pacy w celu pokrycia powierzchni, tworząc delikatne użylenia. Na ściany nanosimy masę cienką warstwą w formie tzw. puzli o powierzchni około 0,5 m². Świeżo naniesioną płaszczyznę rozprowadzamy, kierując ruchy pacy do środka. Podczas tej czynności umiejętne oderwanie pacy od powierzchni pozostawia delikatne użylenia. Pracę wykonujemy etapami, łącząc płaszczyzny poszczególnych warstw, aż do ukończenia całej powierzchni. Po nałożeniu pozostawiamy warstwę do wyschnięcia na 8-12 godzin. Przed nałożeniem warstwy należy szpachelką usunąć wystający nadmiar produktu. Drugą warstwę stiuku Calce Grassello nakładamy w celu pokrycia i wyrównania powierzchni, zachowując ją matową. Masę nanosimy za pomocą dużej lub średniej pacy, wyrównując ją na powierzchni. Podczas nanoszenia należy zawsze mieć na pacy masę. Ułatwi nam to położenie warstwy bez wyświecenia jej powierzchni. Nanosząc masę, ściągamy ją, wykonując zawsze ruch w kierunku świeżo położonych warstw. Pracę wykonujemy etapami, łącząc płaszczyzny poszczególnych warstw, aż do ukończenia całej powierzchni. Po nałożeniu pozostawiamy do wyschnięcia na około 8 godzin. Przed użyciem masę perłową Velutti należy dokładnie wymieszać, ręcznie lub mechanicznie. Na przygotowaną powierzchnię powstałą z warstwy stiuku Calce Grassello nanosimy masę Velutti za pomocą dużej lub średniej pacy inox. Nakładamy warstwy nachodzące na siebie, delikatnie ściągając nadmiar masy z powierzchni. Ruch pacy podczas ściągania wykonujemy w kierunku świeżo nałożonych warstw. Czynność tę wykonujemy cyklicznie, aż do ukończenia całej powierzchni. Dla uzyskania ciekawszych efektów dekoracyjnych masa Velutti zbliżona jest kolorystycznie do warstw podłoża. W zależności od wybranego koloru do efektu końcowego dobierana jest odpowiednia poświata, złota lub perłowa. To eleganckie, o pięknych refleksach świetlnych i jednocześnie bardzo praktyczne, bo odporne na zmywanie pokrycie dekoracyjne.
wykorzystywane jest do dekoracji salonów, sypialń, gabinetów oraz pomieszczeń użyteczności publicznej, np. banków, hoteli, restauracji czy ekskluzywnych sklepów.